Dzień dobry Państwu. Marcin Szławski, Szławski, Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor na naczelnym portalu KIO24.org. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu, tym razem dla Przystępujących, mamy dla Państwa bardzo ciekawy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2022 roku, sygnatura KIO 1575-22, który dotyczy y, zarzutów y, odwołania. Czy te zarzuty odwołania można rozszerzać, czy nie wolno? No, oczywiście, na to odpowiedziała Krajowa Izba Odwoławcza. Pamiętają Państwo zapewne, że zarzuty odwołania to kluczowy element w odwołaniu, to źródło tak naprawdę zastrzeżeń dotyczących postępowania uzamawiającego. I tutaj warto odnotować, że zarzut odwołania. Dotyczył zaniechania, wyjaś... odtajnienia wyjaśnień wykonanych przez jednego z wykonawców, i te wyjaśnienia dotyczyły rażąco niskiej ceny. Warto odnotować, że odwołujący również podniósł ten zarzut w odwołaniu, ale chciał go nieuprawnienie rozszerzyć. Tak, jak Państwo zapewne pamiętają, żeby odtajnić zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, które stosują wykonawcy, należy po prostu wnieść do zamawiającego, żeby takie, taką czynność wykonał. Zamawiający może to wykonać z własnej inicjatywy, natomiast jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, to jeżeli nie wniesiemy o to, a odmówi odtajnienia, to wtedy możemy jako samodzielny zarzut odwołania podnieść to przed Krajową Izbą Odwoławczą. I tutaj Tutaj odwołujący podniósł taki zarzut, natomiast pamiętajmy o tym, że zarzut odwołania musi być uzasadniony, musi wskazywać konkretne fakty, i to on musi być wyrażony w odwołaniu. I tutaj warto odnotować, że zarzuty, które podniósł odwołujący, chciał odwołujący rozszerzyć na rozprawie. Chciał bowiem odnosić się już do wyjaśnień, które złożone zostały w dokumencie, który nie został odtajniony, i w związku z tym przekroczył wymagania związane z przepisami dotyczącymi tego, że zarzut odwołania nie może być w odwołaniu w żadnym wypadku rozszerzony. I tutaj warto odnotować, że w tej oto sprawie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której zamawiający uwzględnił zarzut braku odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażącej niskiej ceny, a zatem stwierdził, że rzeczywiście ten zarzut jest zasadny i że odtajnienie powinno było być. Natomiast Krajowa Izba Odwoławcza badała również pozostałe elementy i zarzuty, które zgłosił w odwołujący w swoim odwołaniu. Było to zastosowanie właśnie niewłaściwego uzasadnienia rażący, ceny, bo jest podejrzenie, że była rażąco niska, oraz że oferta została złożona w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji. Te zarzuty nie zostały jednak uwzględnione, bowiem nie były właściwie uzasadnione. Szołajski Legal Group, proszę Państwa, prowadzi postępowania z tytułu zamówień publicznych zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, czy to reprezentując zamawiających, czy to reprezentując wykonawców, odwołujących albo przystępujących, ale również Szołajski Legal Group pomaga w trakcie przygotowania postępowania przetargowego i te dokumentacje, które przygotowuje zamawiający, jak i udział na przykład w dialogu technicznym wykonawców jest Również w naszym zasięgu. My tutaj pomagamy, my tutaj świadczymy pomoc prawną w tym zakresie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIA 24RG. Dziękuję i do usłyszenia.